Żołnierze wyklęci. Bohaterowie niezłomni. Przez lata skazani na zapomnienie. Wymazani z pamięci. A przecież walczyli i umierali za wolną Polskę. Po zakończeniu II wojny światowej i okupacji niemieckiej przyszło im zmierzyć się z agresją sowiecką. Żołnierze polskiego podziemia w warunkach nie dających nadziei i przy całkowitej obojętności świata prowadzili walkę z drugim okupantem i polskimi kolaborantami. Walczyli z komunistami w obronie niepodległości, wiary i tradycji. W 1945 roku, po rozwiązaniu Armii Krajowej, żołnierze niezłomni działali w podziemiu niepodległościowym, zgodnie z rozkazem ostatniego komendanta AK, generała Leopolda Okulickiego. Prowadzili walkę w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa polskiego i ochrony ludności polskiej przed zagładą. W swojej walce wykazali się odwagą i niezłomnością. Oprócz walki samoobronnej ochraniali też ludność cywilną przed bezprawiem ze strony komunistycznej władzy. Rozbrajali posterunki MO i UB, odbijali więźniów. W konspiracji działało około 180 tysięcy osób. Mimo ogromnego zaangażowania i bohaterskiej postawy, wygrana w tej wojnie była niemożliwa. Sowieci bezkarnie robili w Polsce, co chcieli. Pod wpływem działań komunistycznej władzy liczba walczących żołnierzy stopniowo malała. W 1947 roku, po ogłoszeniu amnestii, która okazała się być pułapką, aresztowano tych, którzy się ujawnili. Schwytani żołnierze podziemia byli więzieni, bestialsko torturowani. I zabijani. Ciała zamordowanych oprawcy zakopywali w bezimiennych grobach. Historia miała o nich zapomnieć. Szczątki wielu z nich znaleziono w kwaterze EU, tak zwanej Łączce, na warszawskich Powązkach Wojskowych. Jednak wciąż nie udało się odnaleźć i zidentyfikować dużej ilości bohaterów, którzy oddali życie za niepodległą Polskę. Żołnierze wyklęci, bohaterowie niezłomni, cześć ich pamięci.